jednak jest u nas strach, wiadomo, jednak to nie jest jakaś przyjemna rzecz, co się wydarzyło u nas w tej miejscowości. No jednak coś uderzyło, jeszcze w sumie nie wiadomo co, bo nie ma nic potwierdzonego. No jednak zginęły dwie osoby i to nie dość takie stare, tylko no w miarę młode te osoby były, tak? Każda z rodzin przeżywa teraz smutek, żal i ból, bo to jednak poszli do pracy, a już nie wrócili z tej pracy. To super by było, jakbyśmy mogli pogadać, a gdzieś musicie iść, to rozumiem pewnie. No i zobaczymy, co będzie się działo. No, w każdej osobie jest na pewno strach, co będzie na przykład w tej nocy, czy kolejnego, następnego dnia, co się wydarzy.